Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok 2014. Kolejny projekt, który niestety musimy wprowadzić, bo go nie było. Wprowadzamy go właśnie teraz pod obrady dzisiejszej sesji. To jest druk 259. No to tutaj mam blok. Tak, nie? Na projekcie uchwały 260. Mam nadzieję, że Państwo mają OK. Tak jak powiedziałem, jesteśmy zobligowani, abyśmy tutaj ten projekt uchwały przyjęli teraz na dzisiejszej sesji. Termin jest do końca czerwca w tych pracach. A więc po konsultacjach tutaj z Wydziałem Spraw Społecznych wydaje mi się, że tutaj mamy przygotowaną dobrze uchwałę, która będzie realizowana w 2014 roku. To był głos za. Głos przeciw nie widzę, a więc przechodzimy do głosowania o wprowadzenie tego projektu uchwały pod obrady dzisiejszej sesji. Kto z Pań i Panów Radnych jest za wprowadzeniem projektu pod obrady dzisiejszej sesji? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto wstrzymał się od głosu? Również nie widzę. Szanowni Państwo, macie przed sobą projekt uchwały. Mamy 7 punktów. I w tym momencie, moim zdaniem, albo zdaniem zarządu, staraliśmy się jak największą ilość osób niepełnosprawnych jakby objąć naszą pomocą. Oprócz pomocy takiej na programy, które tutaj są zapisane, jak pomoc dla rodzin z terenu dzielnicy z problemami niepełnosprawności, czyli chodzi tutaj o wyjazdy, dofinansowanie sanitariatu dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych, mamy przedszkole integracyjne, jakby ktoś nie wiedział, to na osiedlu niepodległości 151 przedszkole ma 12 dzieci niepełnosprawnych w swoich biurach. I tutaj możemy im pomóc, przynajmniej wyremontować łazienkę. Baza dydaktyczna Akademii Wychowania Fizycznego, studenci mają praktycznie. Z Wydziału Fizjoterapii. A może tak, no to tego nie wiem. To dziękuję za informację. I tak powiedziałem, na końcu jest punkt likwidacja barier architektonicznych, czyli tak jak do tej pory, jeżeli są jakieś krawężniki, które jeszcze nie są obniżone, a chcemy, żeby nasza dzielnica była przyjazna dla osób niepełnosprawnych, to takie wnioski będziemy również tym zadaniem realizować. Otwieram dyskusję na ten temat. Aha, mamy autopoprawkę zarządu, przepraszam. Autopoprawka zarządu do punktu 4. Mamy zamiast, tutaj mają Państwo koneserów, a powinni być przyjaciele i tą poprawkę przyjął zarząd. Oraz w punkcie 5 i 6 dopisane jest z terenu dzielnicy 16. Dlatego, żeby ktoś nie miał... I w punkcie 1 też. I w punkcie 1, przepraszam, również, bo to jest dofinansowanie do usług rehabilitacyjno-czasowego dla dzieci niepełnosprawnych z terenu dzielnicy 16. Chciałbym, żeby to było podkreślone ze względu na to, żeby de facto każda z dzielnic mogła się włączyć do takich zadań, bo każda z dzielnic ma niepełnosprawny na swoim terenie. I teraz już dyskusja. Nie wiem, czy to coś zmieniło w Państwa, że tak powiem, podejście do tematu. Chyba nie bardzo. Uszczegółowiłem bardziej. Więc zamykam dyskusję na ten temat. Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, więc stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie ustalenia listy zadań powierzonych w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych na rok.